Dziś na pogodę wpływa wyż i dlatego możemy liczyć na słońce i to słońce na bezchmurnym niebie. Marzena Kawa, dzień dobry. Tych chmur, przede wszystkim frontowych chmur, nieco więcej będzie na krańcach południowo-wschodnich i tu jeszcze możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Ale przed południem temperatura, której możemy się spodziewać, cały czas będzie niska, bo mamy chłodne masy powietrza nad Polską. Lekki mróz na północnym wschodzie, 0,1 stopień powyżej zera zarówno w centrum kraju, jak i na południu, do maksymalnie 2 stopni na Pomorzu Zachodnim. Nad samym morzem wiatr również miejscami będzie silniejszy. A mgły, które pojawią się i na Kujawach, i miejscami na ziemi świętokrzyskiej, mogą być marznące. Do końca dnia ciśnienie powoli będzie spadać. 1008 hektopaskali teraz na warszawskich barometrach. Po południu to ciśnienie obniży się do 1005, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 5 stopni. Najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku. Wśród najcieplejszych miast Wrocław oraz Legnica. 4 stopnie w Wielkopolsce, 2 stopnie w regionach centralnych, 0 na Suwalszczyźnie, 1 stopień powyżej zera na Lubelszczyźnie. Wszędzie dużo słońca. Chmury, które będą się pojawiały, to przede wszystkim chmury związane z mgłami, które miejscami jeszcze się będą unosić. Ale w drugiej części dnia nad Pomorzem Zachodnim i nad Wybrzeżem zachmurzenie będzie większe i tu przelotnie popada deszcz. Wiatr cały czas będzie silny. Jutro ta strefa frontowa rozwinie się. Będziemy mieć nad Polską sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu, marznącego deszczu, a także deszczu ze śniegiem i pogoda już tak bezpieczna i tak przyjemna, jak dzisiejszego i poranka, i popołudnia nie będzie. Ale do końca tygodnia temperatura ma być coraz wyższa. W weekend na termometrach zobaczymy do nawet 8-9 stopni. Dobrego dnia Państwu życzę. Do zobaczenia.